bez roboty, bez nadziei, pośredniaka. Nie ma pracy i perspektyw żadnych nie ma. Egzystencja śmietnikowa to z Polaka. Jak bez grosza przeżyć życie polski temat. To kraina gdzieś pośrodku Europy, ciągle psuta, rozkradana, chociaż z wojska. Postaw smutna, wciąż szarpany przez szakrani. Ten popsuty kraj to jest niestety Polska. Polskę trzeba zreperować, zrobić remont, inny ład. Kiedy władza będzie nowa, wtedy zmieni się nasz świat. Zreperować trzeba Polskę jak najprędzej, zanim oni doprowadzą nas do ręczy. Siemano. Jestem z powiększeniem. No dobra. Nie ogoliłem się i nie golę się, dopóki nie wyjadę stąd, więc ciekawe, jak ja będę wyglądał. Dobra. Tutaj pioseneczka na czasie. Można powiedzieć, odżyła. Albo i nawet może leper w sumie to przewidział. W sumie o tym mówił. Wszyscy się z niego śmiali, więc tak to jest. Dobra. Następny etap. Etap łazienka, posadzka. Czyli tak, wykuliśmy już wszystkie płytki. Musimy teraz tak, tu mamy wyprowadzenie już pod brodzik kanalizację. Teraz jeszcze zostało tutaj, tam, bo tu mamy syfon od zlewu walki. No i tutaj jest syfon taki, tu jest... Znaczy to miało co innego w ogóle być, to nie patrzcie na to, nie patrzcie na to w ogóle, bo to że tam woda się kać ma ten, do tej rurki sobie, tak, tu w podłodze ma iść, tu w dół, tylko zrobiłem minkę, żeby lepiej to wyglądało. I tu na dół w podłodze sobie będzie szło, tutaj do trójnika, tu będzie trójnik i będzie tu będzie pralka, tu będzie sobie syfon właśnie z tą walką i tak sobie będziemy dalej kuć. No i mi się daje, że to coraz lepiej wygląda. Już powoli się to rozebrało, tą łazienkę, więc już to nabiera już kształtów. Wiadomo się, za co wziąć. Pierwsze co, posadzka. Następnie robimy stelaże. Wszystko robimy na stelażach, bo ściany są zbyt krzywe. Zbyt dużo trzeba byłoby... Nie wiem, czy będzie widać, ale chyba nie będzie widać. Widać nawet, zobaczcie... Nawet na drzwi. Zobaczcie, jakie są krzywe ściany. U góry jest dużo szerzej, jak tutaj na dole. Może będzie widać, może nie będzie. Tutaj tak samo jest. 4 cm odchyłu jest na dole na ścianie, więc nie będziemy się bawić z prostowaniem ścian, powiedzmy gipsem czy tam klejem, tylko po prostu wszystko w stelażu. Tu zrobimy ładną zabudowę tej rury i tu będzie toaletka i będzie cała może być kanalizacja i hydraulika do prowadzenia wody ciepłej, zimnej. Wszystko będzie tutaj przy liczniku i będzie ładnie zakryte. No i wszystko w kafelkach pewnie będzie wszystko. Znaczy prawdopodobnie będzie wszystko w kafelkach. Tu jedno okno zamurujemy sobie, a tu zostanie nowe okno. Właśnie będzie brat teraz pojechał po okno. Znaczy w sumie mamy tam już mieć jakieś okno. No musimy jeszcze kupić okno. O, i tyle. I sobie musimy tutaj to też regipsami ładnie obudować. To okno tak samo, bo niepotrzebne tu będzie w tym miejscu sobie grzejnik. Tu sobie będzie grzejnik. Już mamy wyjście zrobione na grzejnik. Także wszystko na dobrej drodze. Coraz lepiej to wygląda, tylko no trochę schodzi, powiem wam. Na początku szło szybko. Wczoraj tak słabo, bo trzeba było tak. Co, gdzie, jak, w końcu się namyślić. No i tak doszliśmy do skutku, że tak jak mówiłem, tu jest prysznic, tam toaleta, grzejnik, później pralka w rogu, no i zmywak. I zobaczycie sumie na sam koniec tego wszystkiego, jaki efekt będzie remontu naszego. Chyba ja będę kładł kafelki. O, Janusz kafelkowania.
Eddie. Ale to nic. Ale to nic. Dam radę. Ojciec YouTube wszystkich nauczy. 1, 2, 3 filmiki i będzie po sprawie. Nauczę się. To nie jest jakiś tam coś trudnego. Gdybym nawet chciał, to mógłbym zostać jakimś tam kafelkarzem czy tynkarzem. Ale nie lubię robić ogólnie w takich rzeczach, bo samo to kucie to kurza takie rzeczy. Przerabianie starych chałup. W nowych chałupach pewnie to dużo lepiej. Na pewno dużo lepiej. Ten wygląda. Dobra, trzymajcie się, tyle z etapu łazienki. Na razie.